Uwaga, kamera poszła, akcja! Siema, siema, jestem Ryan Jeep, to jest koniecznik z naszej serii Podwórko Kolonisty. Ta formułka z nami już od aż ponad 100 odcinków, a dzisiaj witam was właśnie w kolejnym, jakże cudownym odcinku. Miejmy nadzieję, że taki będzie oczywiście. Witam was w drugiej połowie czerwca, razem tutaj z moimi widzami. Krzyśka nie ma, bo Krzychu gdzieś pojechał po prostu. Jak to z Krzychem zawsze, jakieś wyjazdy, wiadomo jak to jest. My dzisiaj będziemy robić się na kosa, razem jednak nastąpi. Słuchajcie, jest oferta petarda. Ostatnio, pamiętacie? Zawsze jak gdzieś jeździmy czy coś, to musimy albo ciągnikiem, albo samochód pożyczyć, albo coś takiego. Dzisiaj znalazłem ofertę petardę, samochód. W sensie chcę kupić samochód dzisiaj. Może taki, powiedziałbym, cel mało szczytny, ale uwierzcie mi, że nam bardzo pomoże tutaj na gospodarstwie, bo wszystko robimy traktorami, kombajnami i tak dalej, a samochód potrzebny po prostu jak psu buda, dlatego też trzeba będzie kupić. Przy okazji wam pokażę, co się właśnie stało na gospodarstwie. Bo zaraz idziemy na PKS-a, pojedziemy sobie do miasta i zobaczymy to, ten cały, cały ten samochód, bo jest on właśnie tam w mieście stoi. Słuchajcie, beton schnie, już właściwie końcóweczka, za chwilę będziemy mogli stawiać, wiem, że miał już stać, ale niestety, ale trochę się to przedłużyło, więc dopiero teraz sobie schnie posadzka, tu jest, widzicie, ta posadzka, ten beton właśnie jest wylany. No i już niedługo, jak już to sobie zastygnie cały, to będziemy stawiać ścianki, murować, nie? To także spoko, ale coś jeszcze takich ciekawych rzeczy, to oczywiście jest to, że umyliśmy wam prasę, czekamy na sprzedawcę. Jak ktoś już jest, nie musicie pisać, że już jest ten, bo już został wybrany, ta prasa została wybrana. Gość, który ją kupi, został wybrany, więc my nagramy po prostu zapas, więc nie piszcie, nie? I co jeszcze, słuchajcie, budujemy coś fajnego, bo tu gdzie była wiata, w tym momencie jest pusto. I teraz jest tutaj kostka włożona, jest kosteczka, tu już chłopaki elegancko wzięli pod kostkę, pod ten, pod tą studzienkę. Także mamy kostkę do tego miejsca, tu nic nie będzie rosło, bo tu będzie trawa, tu będą rosły sobie krzaczki, drzewka, jakieś takie głupie rzeczy. Więc tu jest po prostu kostka włożona, jeszcze czekamy tylko aż krawężyki zamontują i będzie cacy. To zobaczycie w kolejnym odcinku, że będzie wszystko tutaj ogarnięte, mam nadzieję. No i chyba kurczę tyle, słuchajcie, kotów coraz więcej. Oddam kota do ręce, wiadomo, a... dobra, nie będę zwlekał, bo mam dzisiaj sporo robot, słuchajcie, ja idę na PKS-a, bo za chwilę mam przyjechać. No i idziemy ten samochód sobie oglądać, nie? A jaki to będzie samochód, pewnie już po mnie turce widzicie, ale myślę, że i tak warto, żebyście oglądali po prostu, jak będzie przebiegała cała rozmowa i negocjacje, nie? Dobra. Więc idziemy sobie na przystanek i zaraz do was oczywiście wracam, jak już będę na miejscu, nie? No, także widzimy się. W kolonii. Witamy, widzimy się za chwilkę, nie? No i witam ponownie, jesteśmy już w mieście. Słuchajcie, gdzieś w tych blokach ponoć tu stoi jakiś samochód. W sensie Mercedes, już pewnie wiecie, ale zaraz wam pokażę. Chyba tutaj, nie? Raczej. Nie wiem, chyba tak, ktoś jakiś motoryko jeździł. O, tam ktoś łazi przy tym, stoi. Jakiś otwarty. Chyba ten, no tak, to ten. Widzę, po ogłoszeniu poznać, że to on. Fajnie, bo nie trzeba w ogóle przerejestrować, bo to wszystko jest, wiecie, stąd. Dobra, czekajcie. Dzień dobry, halo. No, halo, dzień dobry. To ten Mercedes, rozumiem, jest na sprzedaż, tak? Tak, jest wystawiony na ogłoszeniu, no, ja tam dokładnie. Do pana, nie wiem, dzwoniłem wcześniej i mówiłem, że dzisiaj bym wpadł, zobaczył go tutaj. I tak... A, to pan, no tak, dobrze, no, dobrze. No, no, a co pan to się robi przy nim? Nie, ja tylko sprawdzę ten jeszcze ogumienie, ile jeszcze zostało mięsa, na spokojnie. I ile zostało? No, za dużo aż. Tak? Aż szkoda sprzedawać. No, no dobra, no ale wie pan co właśnie, bo tak, ja nie ukrywam, że potrzebuję samochodu. Właśnie myślałem na czymś takim, no może nie rodzinnym, ale takim właśnie czteroosobowym, bo u nas pewnie się może różnie w życiu wydarzyć i czasami będzie jakiegoś pracownika trzeba nie przejść albo coś, więc tak właśnie myślę na takim pięciodrzwiowym i widzę, że ten byłby w sumie idealny. Coś może pan jeszcze o nim opowiada, bo tam widziałem w ogłoszeniu jakieś tam szczegóły, jakieś szczątkowe informacje, ja bym chciał jakieś szczegóły, nie? To co pan mi o nim powie? No to zacznijmy może od początku, tutaj ładnie pod maską. 2,5 dieselek, elegancki. No, elegancki, na ogół jest wszystko wyczyszczone, tak jak pan widzi. Diesel to fajnie, bo nam właśnie diesela potrzeba, my to się rozliczamy z tym, więc byłoby dobrze. No dobra, okej, co tam jeszcze pan w nim tutaj ten masz? A dużo ma przelatane w ogóle? Przelatane, panie, to ma tylko 20 tysięcy od nowości z salonu polskiego jeszcze, panie. No dobra, no co pan 20 tysięcy mi mówi, jak to jest 80, który to jest rok? 9? 88, ale panie, tym nikt nie jeździł. A, to jest jak szulkę nówka.
No dobra, dobra. I tam pan mówi, że 15800 pan chciał za to, nie? 16 tysięcy w ogłoszeniu napisane, a, tak? A, 16. Okej. Okay. To może coś mi się pomyliło z drugim ogłoszeniem. No dobra. Ale rozumiem, że jakby tam było zainteresowane, bo oczywiście możemy się handlować, nie? Cały czas, targować. Oczywiście, nie? Dobra. To co? Pokaż mi pan, co tu jeszcze w nim jest. Jak w ogóle stoi z rozrządem? Wszystko jest w porządku? No panie, igiełka, wszystko jest wymieniane. Przecież jest zrobione wszystko na tip-top. A, muszę się przyjrzeć. No niby ta, niby wygląda tip-top, nie? No dobra. Przegląd co ważny pan... jest? No oczywiście, no panie. Mogę się przegląd do środka? Siadę, pan sobie zobaczy wszystko, drzwi pootwiera, usiądzie, no panie. Zaraz, coś mi tutaj... O, okej. Okay. W porządku jest. Nie wygląda źle w sumie ten fura. W automacie to jest, rozumiem? Oczywiście. Kurde, klasa, te w drewienko tego typu. No dobra, to ja sprawdziłem sobie furę. Zrobię sobie jeszcze jazdę zostało, dobra? Jeżeli można. Tam sobie się przejadę i zobaczymy, co się tutaj dzieje, dobra? Dobra, panie, to co? To jakąś jazdę zostało bym sobie zrobił teraz, dobra? Zobaczymy, jak to chodzi. No, można zobaczyć, nie? Dobra. Ja tu otworzę jeszcze. Okej. Okay. Dobra, dzięki, panie. O, zamknąć pan tutaj? No. O, kurczyki tej... Tak nie... Idziło. Ale chodzi. Zaraz, może ja zamknę, wie pan? Może kłapnąć trzeba. O, dobra. No dobra, zobaczymy sobie, jak to śmiga, jak to jeździ. Jakoś tutaj wyjadę. O, czekajcie, powolutku. Muszę tu uważać. A, gdzieś tu się zakręcimy. Nie, chodzi naprawdę nawet nieźle. Okej, okay, szybciutko. No trochę problemów mamy tutaj lekutkich, nie? A ty, no ale w sumie jak w automacie to w sumie spoko, bo nie muszę wajchować, nie? Uciekamy samochodem? Testujemy go? Do ilu się rozpędzi po maksa? Zaraz zobaczymy, poczekajcie. Jak to w ogóle wygląda? Ty, no elegancka furka jest, nie? Niech wam, ale mi mega siada, nie? Na Mercedesik. Dobrze, to się zakręcimy sobie. Uhuhuhu. Dobra. Daj pod lubelską, on właśnie tak się rozkręca tutaj, ale... Dobra. Nie no, fajnie, to wygląda nawet nieźle. Zaraz tam podejdziemy do tego. I co, blisko, kupujemy czy nie kupujemy? No, 116 tysięcy, trochę jednak sporo kasy. Jakby tak szedł do 14 z hakiem, to może byłoby i spoko, nie? No zobaczymy, jak pójdą negocjacje. Powiemy, że kręcony licznik przeczuwam. A ja wiem, czemu mi tak się tutaj trochę laguje, bo szybko zapierdziela mi się świat tak generuje. Ale jedzie, no. Dobra. A tu wbiegi, wpuszczam, a tu ten automat jest, nie? O, proszę pana, żebym nie rozjechał. Dobra, jeszcze sobie staniemy, o tak o. Dobra. A, niech sobie stoi na razie, nie? Dobra, panie, no fajnie to chodzi, fajnie śmiga ten samochodzik. Słucha pan, to tak, nie ukrywam, jestem zainteresowany. Tak sobie przemyślałem, tutaj przegadałem swoimi głosami w głowie i rozkminiłem jednak, że tak przemyślałem, no i mówię. Jak pan chce z tego 16, a jakby taką za 14,5 klocka? Co pan o tym sądzi? O takiej ofercie ode mnie. 14,5 i zaraz zabieram, od razu kasę daję na teraz w łapę i pan sobie idzie do bloku, albo gdzie tam pan mieszka, nie? Od buta. No to ja mówię 15,5. 15,5? Wie pan, ja się, nie ukrywam, się przygotowałem na jakieś takie 15 tysięcy, nie? Nie mam za dużo w portfelu. A może te 14, jakieś 800 chociaż? Pan się przygotował na 15, a w ogłoszeniu było 16 napisane, tak jakby pan się przygotował. No ale ja mam tutaj bardzo dobre zdolności do targowania się i myślę, że jakby się z panem tutaj dogada, to może... Dobra, to niech stracę, niech będzie za 15 tysięcy, co? 15,250. 15,200, no to niech będzie te 15,200 i tam jeszcze... I za te 50 to panu flachę kupię, żeby dobrze chodził, co? No dobra. Niech będzie, tak? Dobra, flacha może być. Dobra, to panie, ja tu przybijam z panem łapę i co, idziemy spisać umowę, nie? Tak, tam dobra. Do bloków idziemy. Gaszę tam bardzo. Dobra. Idziemy. Gdzie pan mieszkasz? Tu. Tutaj, o, nowe bloki jakieś, kurde. Dobra, to co ludzka, my zaraz wracamy, tylko sprzęt umowy i zaraz do was wracam. Okej. Okay.
No dobra, to co? Dogadani. Kasa poszła, na już tam ma pan, więc jak coś, to ten. Ja będę jechał chyba w takim razie, nie? No to jeszcze oficjalnie przekazane kluczyka dla pana. A, dzięki bardzo. Dziękuję, dziękuję. No to co? No to ja życzę jeszcze takie drogi i do widzenia. Jasne, dobra. To dziękuję serdecznie, do widzenia. Do widzenia. Okej. Okay. No i elegancko. Słuchajcie, 15200, nie ukrywam, chciałem 15 za niego, ale już mówię, trudno, niech tam stracę. Mogę to się zamknąć go jeszcze? O, chyba się uda. O, elegancko. Zapalamy. O, jakąś muzykę sobie opuścimy. Ty, on tu ma ten automat? Aha, bo ja ten. Ja wiem, czemu tak jest. Dobra, o, właśnie. Teraz będzie działać. Dobra, cyk, fuch. No, więc słuchajcie, bliska, tak o to właśnie sobie pomyślałem, że warto będzie kupić jakiś... O, do widzenia! Dobra, no fan. No, tak jakaś pani idzie. Więc tak właśnie sobie rozkminiłem, że warto byłoby jakiś samochód kupić, bo w sumie samochodu w ogóle nie mamy. No i tak właśnie myślę, że taka furka byłaby spoko. Ciekawe, czy tam Krzychu już na głospie jest. Zaraz będzie zobaczyć, zobaczymy, czy coś komuś się spodoba. I myślę co, fajny samochodzik, bo tak, każdy raczej wiecie, jeździ jakimiś tam gruzami czy coś. Ja mówię, kurde, kupię jakiś taki samochód, który będzie no fajnie pasował na tą serię. Wiecie, nie za nowy, nie za stary, taki w sam raz. Ogólnie nie wiem, czy korzystać tego gościa. Ale to ponoć jakiś kumpel jest Romana Wielkopolskiego i właśnie do niego samochód ponoć. Więc nawet by się to w sumie kolorki zgadzały w nim, nie? Taki trochę inspirowany był. Ale ty sami lekko przymula, ty chyba nie wiem, przecież może szybko się jeździ? Nie mam pojęcia, czemu tak. Albo sam sobie tak lekko jest. No ale dobra, wjeżdżamy sobie na gospodarę. Czekajcie tutaj bardzo, o. Dobra. Ta kamera strasznie tak daleko jest, nie muszę sobie ją poprawić troszkę, wiecie, bo mi tak nie pasuje. A, może na garażu schowam, o, meskitu. Czekajcie, Krzychu. O, czekajcie, bo tutaj. To tak idzie? Ty no, a wiem czemu, słuchajcie, bo ja to mam niestety tyle włączony, mam automatyczny, wiecie, cofanie tutaj. Znaczy to, o, właśnie, tak się właśnie jak się przygotowuje do odcinka. Ty, no gdzie to jest? Halo? O! Teraz jest git. Dobra. Cofnę tam? Chyba cofnę. O! Zmieści się? Cały? Bo ogólnie na razie to będę trzymał samochód, ale potem gdzieś coś innego to ogarnie na twórę. Okej, dobra. No i git jest. O, ale wjechałem na styk. Dobra. Co? A, to bumecik jest i seria. Dobra. Krzychu chyba nie ma, z tego co widzę. Może gdzieś tam przy maszynach działa. Zaraz do niego podejdziemy. Gdzie skiwiła we wsi? Nie wiem, nie mam pojęcia. Wszyscy po prostu poleźli, zobacz. Pusto tutaj się nam zrobiło na tym. Nie, no ktoś łaził tu na wsi. Ale jakoś tak samochodów nie ma. A wiem chyba czemu nie ma samochodów. Gdzie to jest? O. Jak tam, jadą już? Ktoś siedzie? Też tak pusto jakoś. Dobra, mniejsza o to. Słuchajcie, lecimy dalej. Oczywiście ten samochód miał być tak po prostu, wiecie, taki lekki smaczek, ten roleplayowy, wstawka taka roleplayowa po to, żeby właśnie go zakupić, bo trzeba nam jakiś samochód, więc Mercedes myślę będzie sam raz. Patrzyliśmy sobie właśnie takie ceny z, na automoto, ile chodzą takie fury, no i tyle wyszło, że średnia, bo są nie rozszerzone, jest tak porąbane, że jakaś masakra. Ale już mamy ogarnięte, więc fajnie. No i co? Druga połowa czerwca. Myślę, że jest spoko czas na to, żeby właśnie zacząć się teraz zająć się żniwami. Żniwami, przepraszam. Nie żniwami, tylko tylko sianokosami, tak naprawdę. Okej, okay, już sobie zasiadam. I teraz sobie podczepimy zaraz kosiarkę. Ty, gdzie jest kosiarka w ogóle? A, tu jest. To jest masakra. Więc co, myślę, że w kolejnym odcinku fajnie byłoby, jakby już tam powstało coś tam przy tej chacie, bo to już fajnie by było zrobić to jednak. No i mam nadzieję, że silos będzie wyburowany. Wiecie, ten jak minie dwa tygodnie do następnego spotkania. Także powinno coś tam się w sumie pojawić. Nie wiem, czy tak będzie. Okej. Okay. Po lusterkach się cofa? Po lusterkach to cofają amatorzy. Ręka za siedzenie i do tyłu, nie? Dobra, a widzicie, co teraz może pojedziemy? Pojedziemy teraz sobie na nową łąkę, nie? Zaraz, może Krzychu jest w jakimś ciągniku, może nie zauważyłem go. Halo, Krzychu, jesteś na Simira tutaj? Halo, halo. No halo, jestem, ja tu w oborze jestem, bo tu światło przestało działać, tu bezpieczniki wymieniałem, wiesz? Okej, okej, dobra, właśnie bo tak kurde, mówię, gdzie jest ten Krzychu, nie?
Myślę, może w czynniku jestem z Cyber Radio, ale okej, skoro tak, to w oborze tam masz radyjko, rozumiem. O, świecę, teraz jest elegancko, dobra. To git. Słuchaj, jak coś naruszyłem, ja już ruszyłem na łąkę, nie? Na tą dużą naszą nową. Więc jakbyś chciał, to możesz przyjechać i w sumie zacząć przetrząsać, nie? Znaczy, to jeszcze masz w sumie trochę czasu, nie? Do tego, bo zanim tam zacznę kosić, to jeszcze, wiesz, trochę jednak tam czasu minie. Mhm. Ale jak coś, to właśnie już ruszam. I możesz tam wziąć tego MTZ-a albo tam nie wiem co, no chyba MTZ-a raczej wziąć, nie? I MTZ-a tam chyba, nie? No, bo tam ma będzie malutka maszynka. Jak widzisz, ludziska, ogólnie łąka i to będzie prasowane razem, bo jeszcze prasy nie kupiliśmy, kupimy dopiero, mam nadzieję, że już niedługo się to prasę kupi, bo kurczę, co jak co, ale by się przydała nam ta praska, nówka. Okej, okay, dobra. Będzie też jak szło, myślę, że jakoś to pójdzie. Także pracę musimy sobie zakupić nową, bo te sowieckie piątki, berki są niestety dla nas za małe, jak na razie, znaczy jak już teraz. No i trzeba robić te pięćdziesiątki po prostu. Dlatego ciągle się za pracą rozglądamy, szukamy jakichś fajnych ofert, że można było kupić. No i chyba kupimy niedługo jakąś fajną prasę. Mam taką jedną na oku, ale czy się uda z nią wszystko załatwić, to ciężko powiedzieć, bo nie jest to wyrób polski, że tak powiem. No i też ciężko może być z częściami, dlatego tam rozkniamy, czy kupić, czy nie kupić, ale zobaczcie, nie? Niech zobaczy, co w garażu stoi, a bez kitu, Krzychu, jak tam ten? W sumie, no możesz teraz zobaczyć, nie? Bo chciałem też ci pokazać w sumie samemu, ale trudno, najwyżej jednym razem jakoś ci pokażę. Dobrze, no, właśnie jak podczepią przetrząsarkę, to widzę tam w garażu coś stoi. No jest, stoi maszyna, nie? Ale to, no właśnie pokupimy tam samochód, taki Mercedesa. Na razie się sam go testuję, więc jeszcze do końca, wiesz, nie mogę pochwalić za bardzo. Ogólnie to w sumie nie przemyślałem, bo mogłem bez kitu tam jeszcze coś na gospie i pokazać ci co i jak z tą maszyną. Może tak zrobimy sobie. Ale chciałem właśnie się wziąć za robotę, bo mało być zrobiliśmy, a chcę to bardziej. Jednak ta seria nie polega na roleplayu, nie? Tylko bardziej polega na tym. Dziękuję serdecznie, Mariusz. Dziękuję serdecznie, dzięki za Simika. Raczej właśnie, jak mówię, ta seria polegać ma na tym, że my sobie tutaj bardziej gramy gameplay niż roleplay. To jest tylko takie wstawki delikatne pod to wszystko. Więc wiecie, nie chcę tak robić serialu takiego, nie? Jakby. No. Dzień dobry, witam wszystkich prowadzącego. A witam serdecznie, Mariusz. A nie, że jesteś. Dobra. A ty gdzie jesteś? A już jedziesz, tak? Widzę cię dobrze? Czy mi się wydaje? Nie, no stoisz tam, no, widzę cię, okej. Okay. Jak coś jeszcze możesz śmiało podjeżdżać, wiesz, bo ja tu za chwilkę będę robił drugi przejazd, więc myślę, że będziesz miał akurat miejsce, nie? Sobie radio coś przerywa i cię nie słyszę. A, okej. rozumiem. Nie polecam u pierzu, jak ma się oksy? Nie mam u pierzu, więc dzięki za radę, nie? Będę pamiętał. No i fajowo, także jeśli taki trochę odcinek taki na spontanie mógłbym rzec, czy na spontanie, no taki bardziej niezorganizowany bym powiedział. A to wszystko dlatego, że właśnie chciałem zrobić coś na kosy, ogarnąć wszystko i co, myślę, że na kolejnych odcinkach raczej czeka nas duża akcja prasowa, nie? Jeżeli się uda kupić prasę, mam nadzieję, że tak. Bo co jak co, ale tam byłoby to dobrze to, nie? Ona może przyjechać? Nie, 27 jest maksymalnie. Wsypić wszystko na oksy? No ja na całe szczęście tutaj Mam na razie spokój, więc git. Ty, ja to właśnie patrzę, Krzychu, że to się wapno twoje leży, nie? Ale już jak się zacznie ten wykosi, to już wapna nie ma, nie? No. Ty wiesz co, może poczekać, się na kółko zrobię, wiesz? No. I wtedy byśmy polecieli, to byłoby na pewno lepiej. Okej. Okay. No, więc to wiecie, tak teraz to wygląda, że na razie Krzychu nie ma co robić, ale za chwilę jak zaczniemy to kosić, to jeszcze potem trzeba to przetrząsnąć, trzeba to zagrabić i potem jeszcze właśnie prasowanko tego, także sporo roboty będzie w sumie. Ej, mam nawet pomysł, co moglibyśmy zrobić na właśnie kolejnym odcinku, nie? Ale to powiem ci potem. Spoko. No, bo myślę, że git wtedy. Także git. A, no i jak mówię, szykuje nam się fajny wydatek. Znaczy fajny wydatek, szykuje nam się wydatek kolejny, jak chodzi o pieniądze, bo będziemy stawiać się właśnie silos i budować coś koło domu. Jak wiecie co to będzie, to oczywiście napiszcie w komentarzach, ale jak nie, no to zgadujcie. A myślę, że dosyć proste to jest do zgadnięcia, co to może być. Ale jak nie wiecie, to napiszcie. Jestem ciekaw waszych opinii, a może macie w sumie lepszy pomysł na to, co może być zbudowane. Bo to też warto było wiedzieć. Więc wydatki.
ale to wszystko zobaczycie już w kolejnych odcinkach. Nie, o, Krzysiu sobie elegancko stoi. Kupse header, aha, header, okej, okay, ja myślę, kupse header, nie? Mówię, po co mi header, nie? Jak już on, mam przecież, on mówi header shoulders, nie? Yes. Na łupież. No tak, do łupież właśnie. O, ale jedzie. Elegancko Krzysiek zasuwa tam. No. Dobra, tu sobie. Nie, ta łąka, powiem ci teraz, kurczę, kawał sporej łąki, to jest prawie hektar, nie, tej łąki. No to elegancko wtedy. Więc tutaj trochę belek wyjdzie. Ja w ogóle nad tym, jak my te belki z te pieczątki tam wtoczymy na górę, na oborę, nie? Bo tam trochę tego będzie. Ty, ja właśnie to co samo robić, kurczę. Bo w sumie, dopóki nie mam tego stogu, tego automatic, którego mam robić, to chyba na razie trzeba na zewnątrz, nie? Tak o. No ta, bo gdzie inaczej. No, to trochę lipa w sumie z tym, że... W sumie, znaczy no kurde, chciałem zakończyć całą obordę na szpakowej, dopiero potem zająć się tymi... Nie, tą plandeką, to loada, nie? No. Byłoby na pewno trochę łatwiej. Żeby to robić. Lepiej łysy niż rudy? No, może i tak. Wyski, takie coś łysy tam masz... Ej, bo łupież to nie jest od włosów, tylko to jest od skóry i głowy, nie? Ale łysy mógł być kiedyś rudy, więc... No tak, ale mi nie chodzi o to. Chodzi mi o to, że jak masz łupież, jak się golisz na łysa, to nie masz łupieżu? Nie wiem. Nie, no chyba jest. Dziwne jest, jakbyś miał... Jakbyś był łysy i miał łupież. Takie trochę... śmieszne. Trzeba sprawdzić, weź się obetni. Ja jeszcze nie. Nie. Jeszcze nie. Winkox, siemka, witam. Od skóry, no właśnie tak mi się wydaje, że chyba jednak skóra to by była. O, tam krzywo sobie powolutku działa. Z przetrząsaniem, ale to w sumie spoko, bo tu ja muszę tak szybciej kosić niż on przetrząsa, nie? No, by się też przydało. Jakiś taki bóg był, że jak się wjeżdżało w kosiarką w przetrząśniętą trawę, to ona się robiła sportem trawą, wiesz? Ona się wsiano, się robiła sportem trawą. Ale chyba też naprawili, nie? Na 1 milion subów zrobisz? Na 1 milion subów się ogolić na łyso? No w sumie czemu nie? Na bańkę subów się ogolić na łyso. Nie, no żartuję oczywiście. Bańka nigdy się oczywiście nam nie przydarzy. A to dlatego, że... ale bo pisiotkowo mogę dobić. Właśnie bliska, ja was nie prosiłem, ale jakbyście stawili subskrypcję pod tym kanałem, to byłoby naprawdę bardzo miło. Bo wiedzielibyście to przy okazji, w ogóle w super momencie to mówię, nie? Pod koniec odcinka. Ale jakbyście mogli właśnie takiego subika strzelić, to było bardzo super. Bo lecimy po 50 tysięcy, już tam brakuje w sumie mniej niż piątkę. No i to już też półmetek do setki, która mi się bardzo, bardzo marzy, więc... No, działajcie, nie? Jestem po prostu zdany na waszą łaskę. Na łaskę spełnienia swojego marzenia, co nie? Bo Sokoła to było takie coś kurde, mega, nie? Jednak ten przycisk to przycisk, nie? To jednak fajna rzecz była. Także coś śmiało. Możesz sam subika zostawić, jakąś łupeczkę w górę, bo zawsze fajnie kanał rozwija. Właśnie może w ogóle zacząć tym mówić częściej, bo jak kiedyś mówiłem, to ludzie zostawiali te łapki, a teraz jak nie mówię, to nie zostawiają. Do końca czerwca? Nie, to się nie uda, wiesz. Ja teraz tak mam przyrost subskrypcji na poziomie około 1000 subów, nie? Tak od 700 do 1500 miesięcznie, nie? Zależy też od miesiąca i tak dalej, nie? Więc raczej nie uda mi się tyle zrobić, nie? Ale fajnie by było w sumie do końca roku wbić 50 koła, nie? Znaczy może jak szpakało będzie bliżej tam gdzieś premiery, to może też się bardziej ten kanał rozpromuje, ale no nie wiadomo, nie? O, widzę, że tutaj kurczę bardzo ten, już lecisz aż do końca, nie? Z no tak tym. Masz skoszony miałeś. No. Właśnie jestem ciekaw, czy to będzie ten się robiło. Czy to się będzie robić? A jednak, jednak to siano znika, wiesz? No. A nie, to znika tylko jak jest trawa koszona, czyli jak jest, jak koszę z trawą, to znika, nie? A tak normalnie to nie. To wiesz co, tak jakbyś mógł, to na razie tak nawet poczekaj w sumie, wiesz? Bo nie chcemy, żeby to się trochę tego to mordowało, nie? Bo jak tak jadę obok tego, to jednak widać, że to znika, nie? Skurwa. Albo nie przetrząsaj w sumie do tego, do końca niewykoszonej, nie? Trawy. Okej. Niestety farmik się buguje paskudnie i potem takie rzeczy właśnie wychodzą, nie? Chyba to się może przesuwa, mi się tylko tak wydaje, nie? A może przesuwa? Dobra, jakiś z tymi tak będziemy mieli wciul tej trawy. Ty już masz wszystko zrobione, tak? Znaczy przesunięte? Nie, no
Tutaj mam z przodu jeszcze. Masz jeden ten, jeden przejazd jeszcze mu. Dobra. No. A to już cztery będziesz miał przejazdy. To spoko, bo tam i tak zostaje mi drugi, nie? No. Także wiesz, akurat tak będzie ogarnięte. Jak w ogóle tam się ta przetrząsarka sprawuje? No, elegancko przetrząsa. To fajnie, fajnie. Może zaraz się zamienimy, może co? Co na to? No, można, można, coś oczywiście. Tam, tylko nie kosił. Tak, ja w sumie ten... zrobię sobie tutaj przejazd, okej? Okay? Dookoła jeden, a tutaj możesz się zatrzymać, nie? Żeby miał to zaraz jakąś fajną tą. Poka. No, bo tu trochę jeszcze takie okręcane jest bardziej, nie? Okej. Okay. Nic nie usuwa? Nie, chyba nie. Dobra. Idziemy coś tak naokoło, nie? Tędy. W ogóle tak też tak lekutko nierealnie, nie? Gramy, że tutaj trawa, zaraz siano się robi z tego na szybko i tak ten, nie? Ale cóż, no... Jakoś też to w sumie taka mega realna seria nie jest, nie? Zawsze tak się tylko gada, że tak się nie powinno, ale jednak farming to farming. Jest tak jest. Dobra. Przy okazji, skoro nie mam za bardzo o czym mówić, to może pogadamy o tym, żebyście wpali do Krzycha też na kanał. Bo Krzychu bardzo sobie fajnie radzi na tych YouTubach, Twitchach i tak dalej. Tak. Więc macie... Właśnie chciał odpalić w końcu zarabianie, bo słuchawki już nie wytrzymują. Tak? No kurde, słuchawki już tak są, tak trzymą kabel, żeby cię słyszeć, nie? A, no bez kitu, no dlatego cię przeglądałeś słuchawki, widziałem ogłoszenia, tam gdzieś jakieś, nie? No. No, no to nie, no to słuchawki jednak rzecz, no potrzebne, nie? Cofniemy sobie. Okej. Okay. Więc jak najbardziej panicie do Krzycha, zobaczcie co on robi, bo już tam fajnie mu się kanał rozwija, ale z waszą pomocą będzie zawsze lepiej, nie? A bez Krzycha w sumie te odcinki by tak nie wyglądały, więc jest co się odwdzięczyć, nie? Krzyszkowi. Zajebiście zrobiłeś, Riot. Co zrobiłem? Zatankuj pojazd. Z gaz. Paliwa nie ma? Zajebiście z tobą się pracuje. Zajebiście. Dajcie łapkę w górę za to. Zaraz podjadę, czekaj. Zaraz ci kupię jakieś karnistra. Poczekaj, panie. O, sekundkę pozwolisz mi tylko, dobra? Gdzie ja to mam? Starczy 20 litrów? Nie wiem. O, gdzie to masz? Mata, tankuj. No, mata. Paliwa z Mercedesa, dawaj. No kurde, mało tego paliwa. Ile weszło? No tak, czwartka, nawet mniej. Na rezerwie jest dalej? Nie, no zielono już. A, no to git. No to dużo paliwa masz, kurde. Specjalnie tak zrobił, żeby mieć content, ta. Na rezerwie jest nawet dużo paliwa. Daj teraz odcinek o tytule zabrakło paliwa na polu. Mercedes przybył paliwo. Zobacz jak. Zobacz jak. Ty, chyba się to... Może tę łąkę się położymy? Jakbyś się postarał, to dzisiaj ta łąka? Do ogarnięcia. Jakbyś miał paliwa, to by zrobił. Ta, no. Właśnie nagrywa? Nagrywa. Dobra. Tuti. Może kiedyś seria Bida aż piszczy? No, ale to taka nie była kolonia właśnie, zaczęliśmy tutaj grać? To u mnie jest. Komuna. No, mieliśmy właśnie tutaj takie coś, nie? Że zaczęliśmy grać od takich starych maszyn. A widzisz, teraz się trochę rozwijamy, nie? Na tym polega ta seria. Mamy tę serię z osadzonego w długach, gdzie tam mamy duże maszyny. No i tam akurat, wiesz, tam to leci tak, że jest hardy rozwój, nie? W sumie też mamy hardy rozwój, tylko tak bardziej, tak roleplayowo trochę tego podchodzimy, nie? Tej kolonii. Już w sumie set odcinków narąbany. Ja pierdzielę, powiem ci, że to jest trochę hit, nie? Że ja w pół roku... W sumie set odcinków nagrałem z tej serii, nie? Mm. Masakra. Cześć, Cip. A ty w ogóle od którego odcinka jesteś na tej serii? Pamiętasz może? No tam gdzie był content, nie? Kukurydza była koszona New Hollandem. Na usługach. A, no tak. Bez kitu. No, tylko pytanie właśnie, który to był odcinek. Edycka, sprawdźcie mi może ten? Co, który to był odcinek właśnie, co Krzychu kosił wtedy tą kukurydzę mi? 70 coś chyba. Tak? No. Nie, no wcześniej chyba. Nie, chyba nie. Chyba wcześniej. Ale ty wiesz, że tam się 60, może jakaś 25 albo 30? Nie, no by sady, nie? No to u mnie jest 30 na serii.
60 to był odcinek? 60? Nie wiem, możliwe. Może 60. Możemy zaraz sprawdzić nawet, nie? No ale wiesz, no to... Ale i tak myślę, że połowę serii byś był w sumie, nie? Nawet. No. Bo na początku seria singla, potem trochę to się przerodziło w multika. Zresztą tak samo jak Sezony w długach też się niedługo będzie w multika przerazał. Tylko tam potrzebował w sumie dwóch ludzi. Krzyk, upadłbyś się na osadzonego? Oczywiście, jak dostanę zaproszenie. No to pewek, bo tam będzie gruba akcji robione, także tam trzeba ludu. Nie, na kolonii aż takich długów nie mamy jeszcze, żeby być osadzony na kolonii. Nie, tu mamy ten, jak chodzi o kolonię, to mamy ile? 10 tysięcy chyba, nie? Tak raczej staramy się mieć mało długo, zawsze coś jakiś odliczek jest, bo coś nam brakuje, ale raczej nie tak, że mamy jakoś dużo, a tam no to jednak już jest no prawie dwie bańki, nie? Mhm. Kredytu, więc tam na tej serii jest dużo. No ale to wiecie, to możecie wpaść na te odcinki, zobaczyć sobie jak to wygląda, nie? 59 odcinek, tak? O, w 59 dołączyłeś. No. Czekaj, jeszcze jadę sobie. To prawie połowa. No. Zaraz musiał być 118, żeby to był ten. A to jest 104? 103? Już kij wie, straciłem rachubę, nie? To nie też trzeba w ogóle pomontować. Bo my na razie tego nagrywamy, a co do jeszcze samego montażu też muszę siąść, nie? W końcu. Także to no, się no. Potem ogarnie. No i elegancka robota leci. Panie kochany. Robota tak upada. Piwo to jest, nie. Picie to jest życie. Tak, tak. No to tak, w sumie tak. Przed drunk streama kiedy zrobić? A ja sobie nie mam drunk streama przecież, na urodzinki. To mi już starczy. Uwaga, Tylko ty miałeś takiego gównianego. Jak gównianego? Ty byłeś na tym drunk streamie? Trzeba musi być taki porządny. Shot wody czystej 20 zł. Taki konkret musi być, no. To jest pata streama, nie drunk stream. Życie. Ja bym zrobił coś takiego. Tak? To ja miał fundusze na alkohol. Ty jeszcze kamerkę musisz mieć, bo to z tego, że będziesz pił, skoro ludzie nawet nie widzą, że pijesz. Mógłbyś uszukać. To trzeba więcej pieniędzy wtedy jeszcze. Dobra. Da się wszystko załatwić. Wiesz co, zakończymy sobie na tym polu, okej? Okay? No to bo... Jak coś, więc nie zjeżdżę bez siedzenia, turkę zestrzelimy. No i co, słuchajcie, ludzka. Będziemy tam się zanać powolutku. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek wam siadł w jakikolwiek sposób. I że będzie na kolejne. Więc, a tu jeszcze... Tam jeszcze kaska była jakaś tam gdzieś tego. Za ten, więc okej. Dobra. Dziękujemy za uwagę. Widzimy się w kolejnych odcinkach z naszej serii. Do kolejnych, trzymajcie się. No i cześć, pozdro. Pa, pa. Siemano.